My name is João Magalhães. Nazywam się João Magalhães. Jestem kosmologiem. Moja praca, moja obsesja to wykombinować, dlaczego wszystko jest takie, jakie jest. Od 20 lat staram się zrozumieć wszechświat. W tym czasie byłem już nazywany anarchistą, heretykiem, radykałem, a nawet tempakiem. Witajcie w szalonym świecie. Hej, wiem, co było na początku czasu. João Magalhães i teoria wielkiego wybuchu. Przez większość dorosłego życia starałem się odkrywać tajemnice wszechświata. Rozpoznać siły, które kierują miliardami galaktyk. Takim właśnie badaniem czasu i przestrzeni zajmuje się kosmologia. Kosmologia to fizyka w skali przerastającej ludzką wyobraźnię, w skali całego wszechświata. Dlatego musi odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Dlaczego tu jesteśmy? Co się z nami stanie? Skąd się to wszystko wzięło? Na te wszystkie pytania współczesna kosmologia odpowiada dwoma słowami: wielki wybuch. Teoria wielkiego wybuchu stanowi kamień węgielny kosmologii. Najdalej idącą próbę wyjaśnienia, jak powstał wszechświat. Niemniej jednak w samych jej fundamentach wciąż istnieją zagadki, które trzęsą całym naukowym światem. W najprostszej postaci modelu wielkiego wybuchu wszechświat powstał w stanie niewyobrażalnie gęstym i gorącym. I od tamtej pory wciąż tylko rozszerza się i styknie. Teoria wielkiego wybuchu nie tylko wyjaśnia, jak wszechświat się zaczął, ale też dlaczego zachowuje się tak, jak dzisiaj. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Nie umiemy wytwarzać w laboratorium małych, wielkich wybuchów i nie było nas wtedy, gdy ten prawdziwy się wydarzył. Mimo to kosmologowie są pewni, że wielki wybuch miał miejsce, ponieważ słabe echa tamtych wydarzeń wciąż wędrują po dzisiejszym wszechświecie. Aby zrozumieć, jak powstało to wszystko, musimy cofnąć się w czasie o 13 miliardów lat, do początku wszechrzeczy, do czasów sprzed powstania Ziemi 4,5 miliarda lat temu, do czasów sprzed powstania gwiazd trzeciej generacji, do których należy Słońce, 10 miliardów lat temu. Musimy cofnąć się do godziny zero, w której zaczął się czas i pojawiła się przestrzeń. Teraz możemy rozpocząć poszukiwania echa wielkiego wybuchu. Wszystko zaczęło się 10 do minus 43 sekundy po wielkim wybuchu. To 42 zera po przecinku i jedynka. Tak maleńki odcinek czasu, że nie dysponujemy techniką, która potrafi go zmierzyć. Temperatura wynosiła wtedy 10 do 33 kelwinów. Była miliardy miliardów razy gorętsza niż żar supernowej. Gdy umierająca gwiazda wybucha jako supernowa, w kilka tygodni wypromieniowuje tyle samo energii, co nasze Słońce przez miliard lat. Ale w porównaniu do temperatur we wczesnym wszechświecie to drobiazg. W tak niewiarygodnie wysokich temperaturach materia jest niesamowicie gęsta. Nie ma więc możliwości, by światło mogło uniknąć oddziaływania z materią. Światło jest w materii uwięzione. Cząstki światła, fotony, schwytane w pułapkę gęsto upakowanych cząstek materii, nie mają dokąd uciec. Gdziekolwiek foton się ruszy, drogę blokuje mu materia.
Młody Wszechświat jest więc całkowicie nieprzezroczysty. Żadne światło nie mogło się wówczas uwolnić. Podobnie dzieje się na przykład we wnętrzu Słońca. Słońce to wielka kula gazowa niemal w całości składająca się z wodoru i helu. Jej średnica przekracza 1 000 000 km. Mimo że wnętrze Słońca to niemal wyłącznie gaz, jest ono całkowicie nieprzezroczyste. Przez Słońce nic nie widać, bo temperatura w jego wnętrzu jest tak wysoka, że światło jest w pułapce. W rzeczywistości widzimy tylko powierzchniową warstwę Słońca, gdzie temperatura spada na tyle, że światło nagle uwolnione może ruszyć w naszym kierunku. Dokładnie takie same procesy zachodziły we wczesnym Wszechświecie. Przez pierwsze 375 tysięcy lat Wszechświat był nieprzezroczysty. Jednak z biegiem czasu jego temperatura spadła poniżej 3000 kelwinów i materia przestała być pułapką dla światła. Światło mogło nareszcie uwolnić się od materii. Nastąpił wielki rozbłysk uwolnionego światła, pierwszego wolnego światła we Wszechświecie. Światła tego było tak dużo, że nawet dzisiaj powinniśmy móc je zobaczyć i odczytać niesione przezeń informacje. Sekrety pierwszych etapów rozwoju Wszechświata. Ale skoro to pradawne, reliktowe światło wciąż jest wokół nas, czemu go nie widzimy? Czemu widzimy tylko ciemność usianą gwiazdami? Nawet spoglądając przez teleskop, nadal widzimy tylko ciemność i coraz więcej gwiazd, galaktyk, gromad galaktyk. Nie ma żadnego śladu po tym tak ważnym błysku światła z czasów Wielkiego Wybuchu. Teoria wpadła na pierwszą przeszkodę. Tyle, jeśli chodzi o Wielki Wybuch. Co stało się z brakującym światłem? I co to oznacza dla teorii Wielkiego Wybuchu? Dziś. Jeśli Wielki Wybuch istotnie miał miejsce, to poblask pierwszego uwolnionego od materii światła powinien wciąż być widoczny. Jednak nawet intensywnie wpatrując się w nocne niebo, nie potrafimy dostrzec tego pierwotnego światła. Jak to możliwe? Czy to gwóźdź do trumny teorii Wielkiego Wybuchu? Cóż, niezupełnie. Jeśli czegoś szukamy, najważniejsza jest wiedza, jak tego szukać. W tym miejscu dobrze jest sobie wyobrazić, że światło to krewetka. Czemu nie? Krewetki są tak samo częścią Wszechświata jak gwiazdy czy galaktyki i podlegają tym samym podstawowym prawom fizyki. Moim zdaniem nie istnieje żaden aspekt kosmologii, którego nie można by wyjaśnić, korzystając z otaczających nas rzeczy. Krewetki należą do wielkiej rodziny skorupiaków. Na jednym końcu skali mamy półmetrowe homary, a na drugim maleńkiego kryla. Wszystkie mają podobną budowę, sposób zachowania i smak. Podobnie światło należy do rodziny promieni zwanej widmem elektromagnetycznym. Na jednym końcu skali mamy kilometrowej długości fale radiowe, a na drugim króciutkie promienie gamma. Wszystkie mają podobną budowę, podobny sposób zachowania i tę samą prędkość. Homar to w gruncie rzeczy rozciągnięta krewetka. Fala radiowa to w gruncie rzeczy rozciągnięte światło. W miarę jak Wszechświat się rozszerzał, pozostałe po Wielkim Wybuchu promieniowanie zostało rozciągnięte w fale radiowe. Dlatego też, jeśli szukamy echa Wielkiego Wybuchu, nie powinniśmy wcale szukać światła widzialnego. Powinniśmy szukać fal radiowych.
Oczywiście nie potrafimy zobaczyć fal radiowych. Nasze oczy reagują jedynie na drobny wycinek widma elektromagnetycznego, na światło widzialne. Istnieje jednak sposób, by obserwować te relikty z czasów Wielkiego Wybuchu. I nie jest to wcale żaden potężny superkomputer ani ogromny teleskop na szczycie odległej góry. Nie. Jest to sprzęt znacznie nam bliższy. Telewizor. Telewizja pozwala nam zobaczyć i usłyszeć to rozciągnięte, pierwotne światło zwane promieniowaniem mikrofalowym tła. Wiem, że to brzmi głupio, ale Wielki Wybuch leci po prostu na innym kanale. Przełączcie telewizor na niedostrojony kanał. Tylko nie w tej chwili, kiedy o tym mówię. Gdy to zrobicie, usłyszycie szum i zobaczycie zakłócenia. Około 1% z nich to właśnie mikrofalowe promieniowanie tła, zwane też promieniowaniem reliktowym. Jest to rozciągnięte światło pochodzące bezpośrednio z początków Wszechświata. Na ekranie widać echo Wielkiego Wybuchu, najważniejszego wydarzenia, jakie kiedykolwiek miało miejsce. To nie rządowe laboratorium ani akcelerator cząstek, ale wasz własny, wygodny dom. Wielki Wybuch i jego echo to część naszej codzienności. Oczywiście szumy i zakłócenia obserwowano od samego początku istnienia telewizji. Nie rozumieliśmy jednak wtedy, co widzimy. Dziś wiemy, co zawierają sygnały, które są wokół nas od początku Wszechświata. Sygnały, które dowodzą, że Wielki Wybuch miał miejsce. Odkrycie mikrofalowego promieniowania tła było kluczowe dla akceptacji teorii Wielkiego Wybuchu jako najlepszego modelu pochodzenia i ewolucji Wszechświata. Okazało się jednak, że konsekwencje istnienia tych fal radiowych mogą być jeszcze ważniejsze. Jeśli zbadamy uważnie promieniowanie reliktowe, wykryjemy drobne fluktuacje jego temperatury. Robiąc mapę tych fluktuacji, zobaczymy coś takiego. Jest to zdjęcie rodzinne młodziutkiego Wszechświata, tuż po jego narodzinach w Wielkim Wybuchu. Dla kosmologów ten abstrakcyjny wzór jest najważniejszym odkryciem wszechczasów. Nazywają go WMAP i są nim ogromnie podekscytowani. Gdyby na tej mapie nie było różnych barw, nie byłoby nas tutaj, bo Wszechświat byłby jednorodną papką, niezróżnicowaną zupą. Jest jednak wręcz przeciwnie. Wszystkie te drobne fluktuacje, maleńkie nierównomierności, to zarodki struktur, które powstały w późniejszym Wszechświecie, galaktyk, gwiazd i nas samych. Jak każdy kosmolog spędziłem wiele godzin na szczegółowym analizowaniu widocznego tu projektu Wszechświata. Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu rozkład temperatur tego reliktowego światła nie powinien być uporządkowany. Odkryłem jednak, że fluktuacjami tymi rządzi pewien porządek. Wzór jest tak subtelny, że pojawia się dopiero po rozbiciu obrazów z danych WMAP na szereg prostszych map temperaturowych. Teoria Wielkiego Wybuchu wymaga, by Wszechświat był wszędzie taki sam, więc rozkład temperatur i galaktyk powinien być całkowicie przypadkowy. Ale nie jest. Niektóre z map temperaturowych mają uderzającą symetrię. Jest w nich uprzywilejowany kierunek, który nazwałem osią zła. Jego istnienie oznacza, że w teorii Wielkiego Wybuchu jest skaza. Stąd nazwa. Niektórzy uznali, że dostrzegłem coś, czego nie ma w danych. Jednak skomplikowana analiza statystyczna udowadnia, że wynik nie był przypadkowy. Oś zła rzeczywiście jest obecna w danych WMAP. Nikt tak naprawdę nie wie, co z tego wynika. Istota osi zła pozostaje zagadką. Może to wynik błędów pomiaru, a może prawdziwe zjawisko, którego teoria Wielkiego Wybuchu nie umie wyjaśnić. Jak demonstruje to nam krewetka, mikrofalowe promieniowanie tła
narodziło się jako pierwsze wolne światło we Wszechświecie i zostało z biegiem czasu stopniowo rozciągnięte w fale radiowe. Dziś, 13,5 miliarda lat później, echo oślepiającego błysku światła z Wielkiego Wybuchu wciąż można dostrzec w kosmosie. Nie jako światło, ale fale radiowe zwane mikrofalowym promieniowaniem tła. Jedynym wytłumaczeniem rozciągnięcia fal światła w fale radiowe jest rozszerzanie się przestrzeni. Skąd jednak wiemy, że zachodzi taki proces? Odpowiedzi należy szukać w obserwacjach galaktyk. Okazało się, że każdy fragment nieba jest pełen galaktyk i każda z nich się od nas oddala. Czy znaczy to, że cały wszechświat nas unika? Że jesteśmy w centrum tej kosmicznej eksplozji? Ludzkość zawsze miała skłonność do myślenia, że to wokół nas wszystko się kręci. Jednak aby obalić to twierdzenie, wystarczy kosmiczny sweterek mojej babci. Rok w rok na Boże Narodzenie babcia robi na drutach sweterek dla każdego z wnucząt, dla wszystkich 25. Wzór na każdym ze sweterków jest specjalnie dobrany do noszącego. Moja siostra jest rolnikiem, więc ma sweter z koniem. Mój kuzyn George zbierał kiedyś piłki golfowe. Christina ma alergię na pyłki. Renata spotykała się kiedyś z klaunem. Karla uwielbia sprzęt wojskowy. Sergio złamał kiedyś nogę na nartach. A moja kuzynka Lucia hoduje kurczaki. Każdy rok przynosi nową, zadziwiającą kolekcję. Ponieważ jestem kosmologiem, zawsze dostaję sweterek ze skomplikowanymi wzorami, które przedstawiają jej wyobrażenia o Wszechświecie. Oto najnowszy prezent. Najwyraźniej każdy z tych guzików to galaktyka, a dzianina między nimi symbolizuje strukturę przestrzeni. Jeśli rozciągnę sweter, zakładając go na siebie, razem z galaktykami, to wszystkie one znajdą się znacznie dalej od siebie niż były na początku. Odległości między guzikami i galaktykami drastycznie wzrosły. Patrząc z zewnątrz, oczywiste jest, że żadna z nich nie znajdowała się w centrum tej ekspansji. Jednak z punktu widzenia pojedynczego guzika, choćby tego czerwonego, wydaje się, że wszystkie pozostałe galaktyki odsunęły się, pozostawiając go w centrum wciąż powiększającej się pustki. Rzecz w tym, że gdy Wszechświat staje się większy, odległości pomiędzy galaktykami rosną, bo przestrzeń między nimi się rozszerza. Nasza galaktyka nie znajduje się w centrum ekspansji, lecz po prostu w niej uczestniczy. A sama ekspansja jest kolejnym przekonującym dowodem, że Wielki Wybuch miał miejsce. I można z niej wyciągnąć ważny wniosek. Skoro galaktyki rozlatują się we wszystkich kierunkach, to znaczy, że w pewnej chwili w przeszłości wszystkie były blisko siebie. Są jak upuszczony słoik pełen kulek. W jednej chwili ze stanu ścisłego upakowania wszystko rozlatuje się na wszystkie strony z niewiarygodną prędkością. Kierunki i prędkości ruchu kulek niosą cenne informacje o chwili rozbicia słoika. Podobnie informacje o początku naszego Wszechświata można zgromadzić na podstawie ruchów galaktyk. Podążając wstecz po ich trajektoriach, dowiadujemy się, że 13 miliardów lat temu wszystkie galaktyki znajdowały się w tym samym miejscu. Dowiadujemy się, kiedy nastąpił Wielki Wybuch. Wygląda na to, że im lepiej poznajemy Wszechświat, tym więcej mamy dowodów na poparcie teorii Wielkiego Wybuchu. Odkrywając, że promieniowanie mikrofalowe tła to rozciągnięte światło z najwcześniejszych etapów rozwoju Wszechświata i że przestrzeń się rozszerza, kosmologowie byli w stanie udowodnić, że Wielki Wybuch naprawdę doskonale wyjaśnia, dlaczego wszystko wygląda i zachowuje się właśnie tak,
a nie inaczej. Nic jednak nie jest doskonałe. Jak każda dobra teoria kosmologiczna, teoria Wielkiego Wybuchu nie jest bez zarzutu. Jej wady są tematem jednej z najbardziej zażartych dyskusji wśród kosmologów. Aby zrozumieć, o jakie wady chodzi, musimy wrócić do początków. Ale nie wszechświata, tylko moich. Urodziłem się w mieście Évora, Portugalii w roku 67. Lubiłem czekoladę, grę w piłkę nożną i dokuczanie siostrze. Nie lubiłem szkoły i szpinaku. Dwie ulice dalej mieszkał inny chłopiec w moim wieku, Felix. Felix poszedł do innej szkoły, bawił się z innymi dziećmi. Kibicował innej drużynie piłkarskiej. Chociaż rozpoczęliśmy życie w tym samym mieście i mniej więcej w tym samym czasie, nigdy się nie spotkaliśmy. Tuż przed moimi 5 urodzinami nasza rodzina wyjechała z Évory. Od 40 lat moje życie i życie Felixa toczą się całkowicie osobno. Gdybyście zatem mieli zgadnąć, jak dziś wygląda Felix, co byście powiedzieli? Tylko wariat mógłby pomyśleć, że Felix też mierzy 1,80 m wzrostu, waży 85 kg i jest profesorem fizyki o wywrotowych poglądach na temat prędkości światła. No i faktycznie, to nieprawda. Felix jest gruby, łysy i jest rzeźnikiem. Dziś on i ja nie mamy ze sobą praktycznie nic wspólnego, z wyjątkiem faktu, że urodziliśmy się mniej więcej w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Należało się tego spodziewać. Wydaje się jednak, że kosmos funkcjonuje inaczej. Jeśli model Wielkiego Wybuchu jest poprawny, to wiele rejonów Wszechświata jest tak daleko od siebie nawzajem, że w ciągu 13 miliardów lat, które upłynęły od Wielkiego Wybuchu, światło, a nic nie może poruszać się szybciej, nie zdążyło przebyć dzielącej je przestrzeni. Obszary te nigdy nie były w kontakcie ze sobą i powinny być całkowicie od siebie niezależne, tak jak Felix i ja. Niemniej jednak obserwacje wskazują, że rejony te są identyczne. Tego teoria Wielkiego Wybuchu wyjaśnić nie potrafi. To tak, jakby Felix wyrósł podobny do mnie w każdym calu. Ten niespodziewany wynik jest nazywany problemem horyzontu. I jest to poważny problem. Zgodnie z klasyczną teorią Wielkiego Wybuchu nie ma możliwości, by tak oddalone od siebie rejony Wszechświata, ponieważ są one, zawsze były i zawsze pozostaną dla siebie nawzajem niewidoczne. A jednak ich temperatura i inne cechy fizyczne są zbyt podobne, by rejony te nie miały już kiedyś ze sobą do czynienia. Określenie tej poważnej wady mianem problemu horyzontu jest bardzo eufemiczne. Z punktu widzenia teorii Wielkiego Wybuchu to przecież katastrofa. Jakbyśmy jej nie nazywali, jest to jedna z największych zagadek Wszechświata. Wszechświata.
Praca takich kosmologów jak ja polega na szukaniu rozwiązań tego problemu, przy czym musimy starać się zachować jak najwięcej z głównego aksjomatu teorii Wielkiego Wybuchu. A mianowicie, że czas i przestrzeń, czyli wszechświat, rozpoczął się od niewyobrażalnie gorącego i gęstego stanu 13,5 miliarda lat temu i od tej pory cały czas rozszerza się i stygnie. Podjęto wiele prób rozwiązania problemu horyzontu i niektóre z nich są nawet przekonujące. Do najpowszechniej stosowanych poprawek teorii Wielkiego Wybuchu należą tak zwane modele inflacyjne. Wyjaśnijmy, o co w nich chodzi. Kamery monitoringu zauważyły w trzech różnych miejscach tego samego miasta trzy dziwnie wyglądające osoby. Mimo że są wiele kilometrów od siebie, wyróżnia je ta sama jaskrawo-pomarańczowa farba. Okazuje się, że 10 minut temu w centrum miasta spadł z nieba balonik z farbą. Każdy, kto był bliżej niż metr od miejsca upadku, został poplamiony na jaskrawy pomarańczowy kolor. Wnioskujemy więc, że nasze trzy osoby musiały znajdować się blisko siebie w pobliżu miejsca upadku balonika. Z tym rozumowaniem mamy tylko jeden kłopot. Idący normalnym krokiem człowiek może przejść w 10 minut kilometr, a obserwowane osoby oddalone są od siebie o wiele kilometrów. Są za daleko, aby mogły być obok siebie w miejscu upadku balonika 10 minut temu. Ale są poplamione dokładnie taką samą farbą. Ten konflikt logiczny, ten paradoks, to właśnie problem horyzontu. Jedynie poprzez znalezienie rozwiązania problemu horyzontu możemy zrozumieć, dlaczego wszechświat wygląda i zachowuje się właśnie tak, a nie inaczej. Jaki zatem aspekt wszechświata możemy nagiąć, aby rozwiązać ten problem? Aby uratować teorię Wielkiego Wybuchu, kosmologowie muszą rozwiązać zagadkę. Dlaczego rejony wszechświata, zbyt nawzajem odległe, by kiedykolwiek były ze sobą w kontakcie, są tak podobne? Czyli innymi słowy, w jaki sposób zetknęły się nasze trzy poplamione pomarańczową farbą osoby, zbyt nawzajem odległy, by mogły być w miejscu upadku balonika z farbą 10 minut temu. Nie możemy podważyć obserwacji. Dostrzeżenia trzech osób odległych o wiele kilometrów, poplamionych dokładnie tą samą farbą. Nie możemy też zmienić chwili, w której spadł balonik z farbą 10 minut temu. Możemy jednak zmienić szybkość, z jaką osoby oddalają się od miejsca spotkania. Krótkotrwały i ogromny wzrost tej szybkości tuż po upadku balonika załatwia sprawę. Biegnąc od miejsca spotkania, trzy ofiary balonika pokonują znaczną odległość w bardzo krótkim czasie. Potem zwalniają krok do normalnego, więc ich położenie i prędkość w chwili obserwacji nie dają nam podstaw, by sądzić, że mogli być w miejscu upadku balonika. Zdradza to tylko farba. Niektórzy kosmologowie uważają, że we wczesnym wszechświecie, tuż po Wielkim Wybuchu, wystąpił wzrost prędkości ekspansji. Taką modyfikację teorii Wielkiego Wybuchu nazywamy modelem inflacyjnym. Rozwiązuje ona problem horyzontu, nie psując dobrych elementów teorii Wielkiego Wybuchu. Zwolennicy inflacji uważają, że okres przyspieszonego rozszerzania się młodego wszechświata nie trwał długo, ale w tym drobnym, niemierzalnym wręcz ułamku sekundy wszechświat powiększył się przynajmniej 10 do 26 razy. Taki skok ekspansji tuż po Wielkim Wybuchu oznaczałby, że odległe dziś rejony mogły być kiedyś blisko siebie, co tłumaczy ich niesamowite podobieństwo. Wydaje się, że problem horyzontu został zgrabnie rozwiązany. Czas otwierać szampana. Model inflacyjny uratował Wielki Wybuch przed zażenowaniem.
Kłopot w tym, że nie istnieją żadne obserwacyjne dowody, że we wszechświecie nastąpiła inflacja. Absolutnie żadne. A wierzcie mi, że ich szukano. Prawdziwa nauka musi mieć odzwierciedlenie w obserwacjach. Bez nich pozostaje tylko czysta teoria, wodoleństwo. Sądzicie, że bez obserwacji kosmologom trudno będzie przyjąć model inflacyjny jako rozwiązanie problemu horyzontu? A jednak, ta użyteczna, choć niepotwierdzona teoria zyskała wśród nich szeroką aprobatę. W gruncie rzeczy, jeśli wczytać się w to, co wydrukowano drobną czcionką, okaże się, że spora część kosmologii to czysta teoria. Fizycy teoretycy, tacy jak ja, nie robią nic innego, tylko bawią się w skomplikowane zgadywanki. Już wyjaśniam, o co chodzi. Widzę oto, że do rury z jednego końca wchodzi kot. Potem widzę, że z drugiego wchodzi do rury niczego nie podejrzewająca mysz. Potem coś zapiszczało, miałknęło i chrupnęło. Jako osoba nieźle zorientowana w zachowaniu kotów i myszy, mogę wysunąć teorię próbującą wyjaśnić, co zaszło w rurze, nawet jeśli nie widziałem tego na oczy. Według mojej teorii kot złapał mysz, zjadł ją i uznał, że była bardzo smaczna. Oczywiście, ponieważ tak naprawdę nie widziałem, co zaszło, jest to tylko teoria. Każdy ma pełne prawo wysunąć konkurencyjną teorię opartą na tych samych obserwacjach. Może uznać, że mysz była wojowniczką. Może widział, że wychodząc z rury, kot kulał i w związku z tym uzna, że mysz go pokonała, że żyje i ma się dobrze. Zabawa trwa. Każdy zainteresowany sam musi dostarczyć obserwacji, które wesprą jego teorię. Takie spory trwają latami, a nowe obserwacje modyfikują teorię w taki czy inny sposób. Początek Wszechświata jest jak kot w rurze. Ponieważ stało się to miliardy lat temu, nie wiemy dokładnie, co zaszło. Ale korzystając ze wskazówek, promieniowania reliktowego i ekspansji Wszechświata, możemy wysuwać teorię. Model inflacyjny jest tylko domysłem, co stało się w naszej przykładowej rurze. Proponowano też inne, dziś zapomniane teorie. Jestem więc w pełni uprawniony, aby zaproponować własne rozwiązanie problemu horyzontu. I to właśnie zrobiłem. Wpadłem na to rozwiązanie po jednej z najlepszych imprez, na jakich byłem. Następnego ranka padał deszcz, a ja czułem się okropnie. Straszny ból głowy, paskudny smak w ustach. Ale w mózgu fajerwerki. Nikt nie wpada na najlepsze pomysły w pracy. Nie wierzcie temu, co mówią w szkole. Teoria, na którą wpadłem w ten zimny i mokry dzień, wstrząsnęła światem klasycznej kosmologii. Nie uważam, że dobre pomysły muszą przychodzić do głowy za biurkiem czy w laboratorium. Ja na nowe rozwiązanie problemu horyzontu wpadłem, idąc w strugach deszczu przez błotniste pole. Jeśli potrzebny wam dodatkowy dowód, to powiem, że pewne aspekty teorii opracowałem na wakacjach w Goa. Nazywam ją VSL. To angielski skrót od zmiennej prędkości światła. Chociaż niektórzy koledzy twierdzą, że to raczej skrót od bardzo niemożny. Jedna z fundamentalnych zasad współczesnej fizyki głosi, że światło w próżni jest najszybszą rzeczą, jaka kiedykolwiek istniała i będzie istnieć. Nic nie może poruszać się szybciej od światła, choćby nie wiem co.
Możemy tylko spowolnić promień światła, kierując go do gęstego ośrodka, takiego jak woda czy szkło. Ale w próżni światło zawsze porusza się z tą samą prędkością 300 tysięcy km na sekundę, czyli 180 tysięcy mil na sekundę. Dość szybko, by w ciągu jednej sekundy okrążyć Ziemię 7,5 razy. Nieważne kiedy, gdzie, ani jak dokonujemy pomiaru, zawsze otrzymujemy taki sam wynik. Jesteśmy tak pewni niezmienności prędkości światła, że za jej pomocą definiujemy długość metra. Od 1983 roku metr jest definiowany jako odległość, jaką przebywa światło w próżni w ciągu jednej 300 milionowej sekundy. Taka definicja doskonale się sprawdza, o ile prędkość światła naprawdę jest stała. Ja nie jestem wcale pewien, czy zawsze była ona stała. I właśnie ta wątpliwość wyprowadziła mnie z głównego nurtu nauki. Aby zrozumieć teorię VSL, zmiennej prędkości światła, trzeba spojrzeć na światło w inny sposób. Wyobraźmy sobie światło jako harta, który pędzi po torze wyścigowym za nieuchwytnym, mechanicznym zającem. Jego właściciel powie nam, że istnieje maksymalna prędkość psów. Nie mogą one biec szybciej, bo połamią pazury, stracą równowagę i zareją pyskiem w ziemię. Podczas wyścigu na torze harta otaczają inne psy, wszystkie podlegające zasadzie maksymalnej prędkości psów. Ale pewnego dnia zdarza się coś zaskakującego. Nie mrugajcie, bo nie zobaczycie. Czy to ptak albo samolot? Nie, to super pies. Ma napęd odrzutowy i pędzi z prędkością, o jakiej inne psy mogą tylko pomarzyć. Istnienie maksymalnej prędkości psów nie oznacza jeszcze, że zawsze będzie ona taka sama, ani że zawsze taką pozostanie. Uważam, że prędkość światła jest podobnie zmienna. Sądzę, że we wczesnym wszechświecie prędkość graniczna była dużo, dużo wyższa. Dzięki temu informacje mogły z łatwością obiegać wszechświat i wszystkie jego rejony mogły się kontaktować. Heretyk, radykał, samotnik. Oznaczałoby to, że te niezwykle odległe od siebie, a mimo to dziwnie podobne rejony wszechświata, które świadczą o istnieniu problemu horyzontu, były kiedyś ze sobą w kontakcie dzięki superszybkiemu światłu. Ich podobieństwo zostało więc wyjaśnione, a problem horyzontu zamiast paradoksu stał się zjawiskiem naturalnym. Oczywiście, jeśli światło biegnie super szybko, pozwalając wszystkim rejonom utrzymać ze sobą kontakt, nie ma potrzeby, by dla rozwiązania problemu horyzontu wszechświat musiał przechodzić etap gwałtownego wzrostu. We wszechświecie ze zmienną prędkością światła inflacja po prostu nie jest konieczna. Teoria VSL sprawia, że modele inflacyjne stają się zbędne i zachowuje przy tym ugruntowane elementy teorii Wielkiego Wybuchu. Niemniej jednak zmienność prędkości światła drażni wiele osób. Po pierwsze, zwolenników modeli inflacyjnych, którzy przez całe życie starali się, by ich drobna modyfikacja teorii Wielkiego Wybuchu została zaakceptowana.
Po drugie, tych wszystkich fizyków, którzy wolą, by ich stałe pozostały stałe, którzy nie potrafią zmierzyć się z faktem, że mogą one okazać się nieco bardziej elastyczne, ustępliwe. Nie można mieć do nich o to pretensji. Od dziesięcioleci w setkach równań opisujących fundamentalne aspekty wszechświata korzysta się z założenia, że prędkość światła jest stała. Nadali jej symbol C i stosowali do obliczania wszystkiego. Transformacji Lorentza. Pól elektrycznych. Sił pływowych wokół czarnych dziur. Promieniowania ciała doskonale czarnego. Promieniowania Hawkinga. Entropii czarnych dziur. Same wielkie dzieła. Nic dziwnego, że byli rozdrażnieni moją sugestią, że być może prędkość światła nie jest stała. W szczególności dlatego, że jeśli teoria VSL jest słuszna, to konieczne może się okazać przemyślenie na nowo króla wszystkich równań. E równa się mc kwadrat. A to oznaczałoby rewizję całej teorii względności Einsteina. Dlatego właśnie nazwali mnie heretykiem. Ale w wysuwaniu nowych teorii, jak pokazuje przykład kota w rurze, nie ma niczego złego. Przecież w kosmologii o to właśnie chodzi. W końcu kiedyś istnienie promieniowania reliktowego pochodzącego z Wielkiego Wybuchu też było tylko teorią, zanim kosmologowie zrozumieli, czego mają szukać. Promieniowanie mikrofalowe tła mieliśmy tuż pod nosem przez cały ten czas. I okazało się, że zawiera ono kluczowe wskazówki o wczesnych etapach istnienia Wszechświata. Odkrycie, że każda obserwowana galaktyka oddala się od Ziemi, dowiodło, że przestrzeń się rozszerza. W połączeniu z bogactwem informacji zawartych w promieniowaniu reliktowym wystarcza to, by uczynić z teorii Wielkiego Wybuchu najlepsze i najszerzej akceptowane wyjaśnienie, dlaczego nasz Wszechświat jest taki, jaki jest. Największą łyżką dziegciu jest w niej problem horyzontu. Fatalna rysa na historii ewolucji Wszechświata, stanowiąca zarazem bodziec do powstawania nowych, radykalnych pomysłów. Takich jak modele inflacyjne czy zmienna prędkość światła. Nadszedł czas, by moja teoria zmiennej prędkości światła sama broniła się przed innymi teoriami, mającymi rozwiązać problem horyzontu. Jedyne, co muszę teraz zrobić, to znaleźć dowody, obserwacje, które dowiodą jej słuszności lub ją obalą. Potrzebne mi wskazówki znajdują się gdzieś w kosmosie. Mogą one być bliżej, niż potrafię to sobie wyobrazić. Muszę tylko wiedzieć, jak ich szukać. A jeśli się nie uda, to trudno. Mam przecież milion innych pomysłów. Wersja polska, Studio Company. Tekst już za chwilę na Discovery Science wydanie specjalne programu, które w najbardziej niekonwencjonalny sposób na świecie obala obiegowe mity i opinie. Adam i Jamie w akcji, czyli Prawda czy Fałsz? Pogromcy mitów.